tego nowego porządku można jakkolwiek systematyzować. Prawda? To znaczy tutaj byłoby bardzo trudno, jak sądzę, wyznaczyć taki spójny zbiór kompetencji. Co więcej, te media interaktywne szczególnie, one w przeciwieństwie do tych mediów tradycyjnych wyznaczają bardzo wiele kontekstów użycia. Co więcej, te konteksty użycia nakładają się na siebie, one współistnieją. Prawda? Co też jakby tą sytuację i ten wymiar kompetencji medialnych, piśmienności medialnej, jeszcze bardziej wiedzę, kompetencje potrzebne do funkcjonowania w ramach tego nowego porządku można jakkolwiek systematyzować. Prawda? To znaczy tutaj byłoby bardzo trudno, jak sądzę, wyznaczyć taki spójny zbiór kompetencji. Co więcej, te media interaktywne szczególnie, one w przeciwieństwie do tych mediów tradycyjnych wyznaczają bardzo wiele kontekstów użycia. Co więcej, te konteksty użycia nakładają się na siebie, one współistnieją. Prawda? Co też jakby tą sytuację i ten wymiar kompetencji medialnych, piśmienności medialnej jeszcze bardziej komplikuje. Oczywiście znany problem zacierania granic pomiędzy dziedzinami, na którym borykają się jakoś tam projektanci, tak? Żeby stworzyć dobry system interaktywny, potrzebna jakieś tam kompetencje w zakresie projektowania graficznego, animacji, wiedzy odnośnie interakcji człowieka z komputerem itd., itd. To też stanowi tutaj pewien problem. No i wreszcie rzecz najważniejsza, to znaczy dynamika zmian. To znaczy tutaj chyba zmiana tych formów, zmiana tego, co wymaga się od odbiorcy, uczestnika tej nowej kultury, jest tak dynamiczna, że trzeba raczej mówić o pewnej tymczasowości pewnych formatów, stylistyk, modeli, a w związku z tym też tymczasowości tych kompetencji, które również jakby tutaj to spektrum problemów nam jeszcze bardziej komplikuje. Także taka sugestia to jest przede wszystkim właśnie problematyczność, czy możliwość, czy skuteczność takich całościowych, spójnych, wewnętrznych programów edukacyjnych dotyczących tych mediów najnowszych, tak, czy mediów interaktywnych. Wydaje mi się, że tutaj dlatego wracam do, dlatego wybrałem ten jego temat właśnie społeczności kreatywne i ten fenomen takiej współdzielonej, rozproszonego modelu zdobywania wiedzy, żeby wskazać, że to, o czym dzisiaj się dużo mówi, to znaczy kultura partycypacji, być może nie powinna być tylko i wyłącznie modelem jakby opisu aktywności kulturowej uczestników i tego, jak ludzie dzisiaj wykorzystują media. Nie tylko tego, jak media są tworzone, co starałem się tutaj pokazać, ale również tego, jak zdobywa się kompetencje medialne. Znaczy, oczywiście to bardzo trudno, jak to miało wyglądać. Można mówić, że trzeba ludzi edukować raczej w umiejętnościach korzystania i dostosowywania istniejących narzędzi i też istniejących strategii, form komunikacji do tej wielości użycia mediów, do wielości kontekstów, z którymi się będą borykać. Tutaj projektowanie może być taką, nie wiem, czy dobrą wskazówkę, ale przynajmniej istnieje jakaś taka analogia, którą tutaj chciałem podkreślić, ponieważ projektowanie też jest w zasadzie, tym bardziej dzisiaj, w tym bardzo dynamicznym takim układzie, jest również ciągłym jakby poszukiwaniem kompetencji, tak? Ciągłym jakby zmianą też. Proces projektowania zakłada krytykę, zakłada ocenę, zakłada opis strategii użycia, prawda? Także też jakby się z tym wiąże. Tutaj już absolutnie na zakończenie, też na zasadzie takiej ciekawostki przykładu, chciałem odnieść się do takiej dziedziny, która nazywa się HCI, to jest Human Computer Interaction. To jest dziedzina, która generalnie zajmuje się rozwojem wiedzy, ale też strategii projektowania związanych z systemami interaktywnymi. Ona już istnieje długi czas, od lat 80. zdążyła się bardzo dynamicznie rozwinąć. Jest dzisiaj uznawana za największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedzinę informatyki. Jak wiadomo, informatyka jest ważna dla współczesnego społeczeństwa. I jak tam konceptualizuje się generalnie wiedzę odnośnie tego, jak powinno się pracować, też jak użytkownicy korzystają z systemów interaktywnych.
Tak? Pierwsza rzecz to jest, to był proces, to nie jest tak, że do tego, że jakby od razu to przyjęto. Niedawno dopiero zgodzono się, ponieważ początkowo próbowano HCI zamknąć w takim układzie użyteczności. Znaczy zadaniem, kompetencją projektantów jest zaprojektować system, który będzie absolutnie funkcjonalny. Media interaktywne zostały w tym układzie sprowadzone tylko wyłącznie do funkcjonalności. Dzisiaj się od tego odchodzi, mówi się o, wprowadza się jakby tutaj taką perspektywę szerszą, estetyczną, kulturową właśnie projektowania. I to skutkuje na przykład akceptacją takiej radykalnej interdyscyplinarności badań, i wręcz takiej niekoherencji, prawda? To znaczy, problem to jest, problemem tutaj staje się postęp tej wiedzy, ale wyobrażenie jest takie, że ta dziedzina musi rozwijać się jako taki układ takich pól, prawda? Które nie do końca muszą się uspójniać, których w obrębie których toczy się jakaś taka konkluzywna dyskusja, która może się przełożyć na jakiś inny obszar, ale niekoniecznie musi. Tak? Ciekawostkę, taka najbardziej prestiżowa konferencja poświęcona właśnie temu zagadnieniu, która jest zorganizowana pod patronatem takiego stowarzyszenia ACM, największe stowarzyszenie Computer Science w Stanach Zjednoczonych, w tym roku miała 120 paneli tematycznych, różnych paneli tematycznych. Mało tego, jest to skala jakby różnorodności perspektyw badawczych oczywiście niesłychana, mało tego, od kilku lat organizuje się coś takiego jak Alternative CHI, czyli taki panel, gdzie umieszczane są wszystkie te referaty, te propozycje, które nie znalazły się, organizatorzy tej konferencji nie byli w stanie dopasować do tej różnorodności 120 różnych paneli tematycznych, prawda? Czyli jakby ta różnorodność jest tutaj akceptowana i jakby jeszcze stymulowana, prawda? Po drugie, oczywiście nacisk na umiejętności, metodologię współdziałania, współkreacji, dostosowania pewnych istniejących modeli, strategii do konkretnych sytuacji. Tutaj mówi się o takim modelu studia, prawda, jako najlepsza strategia uczenia kompetencji, czyli uczenia rozwiązywania problemów, a nie tyle jakiegoś przekazywania uporządkowanej wiedzy, czy jakiegoś zbioru typologii. Co ciekawe, zrobiono ostatnio takie bardzo szeroko zakrojone badania, żeby przekonać się, jaki pożytek z tych badań mają praktycy, tak? Jak teoria przenosi się na poziom praktyki? Tutaj oczywiście należy dodać, że to nie jest taka teoria bardzo ogólnego poziomu, ale to jest teoria, która konstruuje określone też metodologie projektowania. I co się okazało? Okazało się, że generalnie ta społeczność projektantów interakcji ma świadomość istnienia tego paradygmatu naukowego, ma świadomość wiedzy, postulatów, które one generują, ale korzysta z takich dwóch skrajnych jakby konstrukcji, postulatów, tak, wiedzy. Jeden to jest takie postulaty bardzo niskiego poziomu. To mówi się, że to są takie pattern, design patterns, tak, które tworzą taki pattern language, czyli takie wzorce projektowe, ale dostosowane do bardzo konkretnych sytuacji, a z drugiej strony okazało się, że bardzo użyteczne są również takie teorie bardzo ogólnego poziomu. Teorie, które czynią wycieczki w stronę badań kulturoznawczych, socjologicznych, psychologicznych, które pozwalają jakby spojrzeć na projekt od trochę innej perspektywy, prawda? Takim odrzuceniem, z odrzuceniem spotkały się teorie średniego poziomu, które narzucają określoną metodologię projektowania. Tak? Które okazują się nie na tyle elastyczne, żeby właśnie dopasować się do tych złożonych kontekstów projektowania. Tak? Być może jakoś to można odnieść do pewnego wyobrażenia na temat kompetencji medialnych, prawda? Że jest ten poziom tych wzorców, który jest takim podstawowym poziomem jak niezbędnej wiedzy potrzebnej do posługiwania się technologiami. Prawda? Który oczywiście należy uznać, że jest otwarty, zmienny, tymczasowy i dyskusyjny. Tak? Tutaj nie należy rościć sobie pretensji do jakichś ścisłych typologii. Tak? A jest też ten poziom takiej ogólnej wiedzy, o której tutaj była mowa, który właśnie pozwala na pewien dystans do tych projektów. Pozwala użyć je w trochę innym sposób, czy jest jakby też źródłem inspiracji do kolejnych zastosowań, czy użyć mediów. Dziękuję bardzo.